Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku oczywiście z FIFA 18 na moim kanale i na początku chciałbym was przeprosić za mój głos, ale jestem chory, jakieś przeziębienie mnie dopadło po prostu i wstałem z łóżka tylko specjalnie po to, żeby właśnie nagrać ten odcinek, żebyście dzisiaj mieli kolejny draft tradycyjnie jak co piątek, więc no... Czas zrobić coś ciekawego. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Dzisiaj czas, jak widzicie po tytule oczywiście, na losowy draft, czyli będziemy wybierać zawodników przy pomocy naszego szczęścia, czyli tej kostki, która posłuży mi właśnie do ułożenia całego draftu. A jeśli jest ktoś nowy na tym kanale, ktoś, kto jeszcze nie subskrybuje, kliknijcie pod spodem, proszę, subskrybuj. Lecimy po 800 tysięcy, a później już droga do miliona. Pod spodem w opisie oczywiście macie także mój drugi kanał vlogowy, gdzie pojawiają się co tydzień właśnie vlogi. Myślę, że dość fajne. Tymczasem przejdźmy już do układania tego draftu, bo nie wiem, ile moje gardło wytrzyma dzisiaj. Będzie ciężko. Zanim wejdę już do budowania draftu, chciałbym, żebyście poznali oczywiście zasady, jakie tutaj będą obowiązywały. Oczywiście od 1 do 5, to wybieramy sobie zawodników od 1 do 5. Jeśli wypadnie natomiast na kostce mojej szósteczka, to wtedy wybieram, kogo chcę. Także ja już tutaj płacę i zaraz zobaczymy, kto będzie jako mój pierwszy zawodnik, znaczy pierwsza formacja, przepraszam. Mam nadzieję, że fokus tutaj będzie dobrze działał. Mamy 6, czyli jest dobrze. Ja wybieram sobie, co chcę, jaką formację tutaj... będę chciał użyć. Wiecie co? 4-3-3 ofensywnie. No i zobaczmy, kto teraz będzie. Jak to się będzie prezentowało? Jest, ojej, 4 albo 5. 4 albo 5, proszę. 4 albo 5. 4! Ronaldinho! O, to mi się podoba. I jedziemy dalej od razu, żeby nie było... Będę klikał, może będzie łatwiej niż potrząsał. Będzie 5. Numer 5 mamy. Więc przejdźmy dalej po prostu do kolejnych wyborów. Co my tutaj mamy? Mam nadzieję, że ten fokus nie będzie wariował. Znowu numer 5. Okej, ja klikam w sumie w takim razie kilka razy znów. Zobaczmy. Co my tu mamy? Numer 3. No nie, patrzcie, był Kante i był De Bruyne. A tu muszę wybrać tego pana. No cóż, klikamy znów. I niech się losuje, niech się losuje. Co tutaj będzie? Numer 5. Barclay. Przydałaby się szóstka w ogóle jakaś. Klikam znów. Losuje się i... numer, to jest tą piątką, zawiesiło się coś czy co? Jeszcze raz wam może pokażę. Klikam. I to będzie numer 4. Numer 4 to mój kolejny wybór w tym drafcie. Obok był Bonucci, serio? Czyżby to był draft takich troli ze strony kostki? Mamy numer 4. Okej. Czas na boki obrony. Dość szybko to idzie, bo to jest losowanie jedno za drugim, więc myślę, że naprawdę spoko. Mamy numer 1. Mamy tutaj Niemca na prawej obronie. Zobaczymy, czy jakieś odniesienie do Bayernu może. Tutaj mi się przydała czwórka. Jest dwójka. Również Niemiec. No i zobaczmy jeszcze, kto będzie na bramce. Kto ciekawy mi wypadnie. I mamy numer 6, więc mogę wybrać kogoś, kogo będę chciał umieścić w tym składzie. I wiecie co? Wydaje mi się, że to będzie po prostu Neto. Spróbuję ten środek zrobić hiszpański i to połączyć, o ile się uda. Czas więc na ławkę rezerwowych. Zobaczmy, co ciekawego szczęście mi tutaj podrzuci. Mamy numer 6, czyli mogę wybrać, kogo chcę. Jest Mbappé, jest Dybala. Zobaczmy, jak to wszystko by pasowało. Czy Paulo Dybala by tutaj pasował? No tak średnio bym powiedział. Wiecie co? Mamy tutaj Ronaldinho. Kto jest po lewej stronie? Chwila zastanowienia się i nie wiem. No dobra, niech będzie, niech to będzie Mbappé. Mam nadzieję, że nie będę żałował tego wyboru. Ja tymczasem klikam. I co my tutaj mamy ciekawego? Numer 5 jako kolejny. Klikam znów, nie chciałem się przełączyć. Co my tu mamy? Wy już wiecie, ja jeszcze nie. Kto to będzie? Numer 6, czyli mogę sobie wybrać dowolnego zawodnika. I wydaje mi się, że to byłoby dobre, gdyby to był Juan Mata albo Klein, którego tutaj mógłbym też wrzucić. Bo pamiętajcie, że tutaj potrzebuję albo Hiszpanów, albo po prostu zawodników z Ligi Hiszpańskiej. To też byłoby dobre. I zrobimy to w ten sposób, żeby oni tutaj mieli lepsze zgranie w środku. No dobra, mam nadzieję, że to wszystko mi wyjdzie. Klikam sobie, klikam. Co to jest ciekawego? Kolejny zawodnik to numer 3. Bosy żur. Naprawdę, naprawdę takiego gościa mi dajecie. Zobaczmy dalej. Co my tutaj mamy? Numer 2. Patrzcie, jaka ta kostka jest trolem. Kostka, nie troluj, proszę cię. Proszę cię, bez takich. Numer 6, okej. I mogę wybrać, kogo chcę. Wybrałbym Naldo, ale biorę tutaj sobie tego Tonio, dlatego że będzie miał tutaj... moja lewa strona będzie miała lepsze zgranie. Jeszcze tego pana, gdybym przesunął tutaj, to byłoby już o wiele lepiej. Więc zajmijmy się teraz tą prawą stroną. Albo pod Premier League to trzeba zrobić. Albo nie wiem po prostu, jak to wyjdzie. No zobaczymy. Najpierw sobie kliknijmy, bo ktoś dobry tutaj się pojawi.
Co my tu mamy? Przydała mi się czwórka. Jest czwórka! Jest Gareth Bale! Co tu się wydarzyło? Bale wędruje oczywiście na atak. I to jest pierwszy dobry wybór tej kostki. No ja dziękuję bardzo. Numer 3 albo 5? 6. O! To też sobie mogę wybrać. Wiecie co? A gdyby tak dać tutaj Martineza, nie dość, że on jest Hiszpanem, to połączy mi jeszcze tego pana tutaj. Więc przydałby się ktoś teraz z ligi niemieckiej na prawą stronę. No to nie będzie takie proste. Klikamy. Zobaczmy. Numer 6. Mogę znów wybrać kogo chcę. Jest Hector tutaj. Jest też Gomez. Wiecie co? Wrzucę sobie tego Hectora. Wydaje mi się, że Hector w ogóle... A nie, na minusie to zgranie. No ale to nic, to nic. Naprawdę nie było tam jakiegoś specjalnego wyboru, więc... Ojej, numer 2, proszę. Numer 3, Alba. A obok był Marcelo. Ale to nic. Alba też tutaj będzie naprawdę fajnie pasował. Zostały jeszcze dwie karty do wyboru. I trener. Co my tu mamy? Numer 5. Tym razem jest to Mariano. No i ostatni piłkarz, który pojawi się w moim składzie, to będzie... Oby to był numer 3. Jest numer 3, jest Handanowicz. Tylko, czy Handanowicza wrzucę sobie do tego składu? No to jest pytanie. Nie wiem, czy będę chciał mieć bramkarza, który nie ma zgrania. I ostatni mój wybór to trener. Wy już widzicie. Numer 4. Więc w tym momencie ja sobie to wszystko muszę poukładać i widzimy się za chwilkę. Wiecie co, za dużo tych zmian tutaj też nie mogłem zrobić, więc tak sobie zostawię ten skład jednak. I z ławki będzie wchodził Mbappé, może Bartley. Dawniej lubiłem naprawdę grać Bartleyem, więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Idę szukać mojego pierwszego przeciwnika. No dobra, zobaczmy, co ciekawego ma mój przeciwnik. 4-3-3, drugi wariant. Okej, 188 ocena. Tego Mertensa się najbardziej boję. Naprawdę nie potrafię grać przeciwko Mertensowi napastnikowi. Koleś jest niesamowity. Jeszcze muszę wam od razu powiedzieć, że po drafcie Bundesligi zostały mi koszulki Bayernu na tym koncie. Całkowicie sobie o tym zapomniałem. No ale to cóż, no. Przynajmniej teraz się mogę cieszyć, jak Bayern wygra, bo tak to bym się raczej nie cieszył w ostatnim spotkaniu z prostych powodów. Dobra, Bale. Haj! Nie, świetne to było, naprawdę. Pogratulować FIFA, dziękuję bardzo. Moich dwóch zawodników się zderzyło i z tego wyszło to, że wyszedł sobie koleś naprawdę, no patrzcie tutaj. Praktycznie sam na sam, później jeszcze ta dobitka, no i świetnie. No, coś czuję, że to może być naprawdę bardzo szybki draft. 2-0, 13 minuta spotkania, Montolivo. I moja tutaj... Obrona w ogóle nie istnieje w tym meczu. Ronaldinho między dwóch, ale zobaczcie jak zablokowany. Szkoda, gdyby ta piłka przeszła, to naprawdę byłaby fajna okazja do tego, żeby oddać strzał. Dobrze, tutaj Silva wrócił. Mata. Na spokojnie. Bale. Z prawej nogi. Gareth Bale, prawa noga. Takie to mu się chyba nawet na treningu nie zdarzają. No cóż, 2-1. Bale? 2-2! 22 minuta, szybko strzelone dwie bramki przez Bale'a. Już mamy remis. Ojojoj, Paulo Dybala, 3-2, 26 minuta spotkania. Ale to podanie prostopadłe było takie, że myślałem, że na spokojnie mój obrońca do tego zdąży. No jak widać, Paulo w ostatniej chwili na wślizgu zdobył tą bramkę. Ale się dzieje, w pierwszej połowie już mamy 5 bramek. Tak naprawdę po 27 minutach spotkania. Niesamowite. Znaczy niesamowite. No FIFA 18 po prostu. Czyżby było tak, że on mi dwie, później ja jemu dwie, a teraz on mi dwie znów? 4-2. No to niezły hokej tu mamy. No dobra, czyli teraz wychodzi na to, że to ja muszę strzelić dwie bramki. Zobaczmy, czy to się sprawdzi. Bale w polu karnym 4-3. Jak będzie 4-4, to beka niezła. Ajajaj, dobry strzał Willian. On ma w ogóle chyba tylko 4 zgrania? Coś takiego? To będzie taki troszkę eksperyment. Wpuszczam Mbappé na SPO. Zobaczymy, jak tam się będzie spisywał. Oj. Bez takich mi tutaj Cristiano, proszę. Co ty mi tu robisz? To teraz ja muszę strzelić bramkę, nie ty. Nie tak było w scenariuszu. To musi być... Nie! Który? Silva! Jak to jest możliwe? Zobaczcie. Nie wierzę w to po prostu. Nie. Nie, po prostu. Nie. I jeszcze raz nie.
Może teraz Silva, no patrzcie jak ta czwarta bramka nie chce wpaść. Jeszcze niepotrzebnie to dotknął. 83. minuta, jest rzut wolny. Bale, proszę cię, traf to. Proszę cię, Bale, traf to. Aj, za bardzo to zawinąłem, niepotrzebnie aż tak. Dobra, wszyscy do ofensywy, wszyscy panowie do przodu, nie ma czasu, ostatnie minuty tego spotkania. Ale mi szkoda tej sytuacji, tej setki Silvy. Jeszcze jeden rzut wolny, tuż przed polem karnym. Wy już wiecie jak to będzie. Wy już wiecie jak to się będzie odbywało. Proszę cię, Bale. Lewa noga, Bale. No nie! Ajajajajaj. Jeszcze po tym rzucie rożnym prawdopodobnie będzie bramka. No mój bramkarz już tam wybiegł. I... obronił to jeszcze! Nie, no nie! No bądźmy poważni, naprawdę. To nie było faulu tutaj, na pewno. O rany. No i tak w tym meczu już bym nie odrobił. Ale ta sytuacja Silvy, to była po prostu taka setka, że to nie wpadło przedtem. Zobaczmy, jak to się zakończy. Paulo Dybala, jeszcze 5-3 na koniec, to już nieistotne. Szkoda mi tego meczu, naprawdę szkoda mi tego meczu, bo mogło być 4-4 i powinno być 4-4. Nie wiem jak uważacie, czy ja powinienem przyjmować, czy coś źle zrobiłem. Normalnie nakierowałem przedtem piłkę przy strzale Silvy na bramkę, tak by się wydawało. Ale niestety nie wpadło, ale naprawdę fajny mecz, aż szkoda. Szkoda, pozostaje taki, no niesmak. Najlepszy był według FIFA Gareth Bale, który miał 10-0 ocenę, 3 bramki zdobył. Dla mojego przeciwnika najlepszy Paulo Dybala, 8-9 ocena. Także tak to się prezentowało. Zobaczmy jeszcze na statystyki tego meczu. No jeśli chodzi o strzały, to więcej miał mój przeciwnik. Posiadanie piłki też lepsze. Strzały celne podobnie, bo 10-9. Także tak to wszystko się prezentuje. I na koniec tego odcinka, jak zwykle co tydzień pokażę Wam mój kupon, jak to wszystko wygląda, jeśli chodzi o moje spotkania, które sobie wytypowałem. Mamy 4 mecze, 2 mecze Ligi Mistrzów i 2 mecze Ligi Europy. Stwierdziłem, że to jest naprawdę fajna okazja, żeby sobie te spotkania postawić, lepiej się będzie jeszcze oglądało te mecze. No i zacznijmy od tego, że postawiłem na zwycięstwo lub remis Liverpoolu w meczu rewanżowym z Romą. Tutaj wiadomo, że Liverpool aż tak nie musi szarżować, więc może być jakiś remisik, ale wątpię, żeby przegrali to spotkanie. Kurs 1,55. Kolejny mecz to mecz Atletico z Arsenalem. Najwyższy kurs na kuponie postawiłem na to, że Arsenal awansuje do kolejnej rundy. Wiadomo, że było 1-1, to jest korzystniejszy wynik dla Atletico, ale ja trzymam kciuki z całego serca za Arsenal. Jak wiecie, no sympatykiem Atletico zbytnio nie jestem, więc postawiłem na Arsenal i będę im kibicował na pewno w tym spotkaniu. Kolejny mecz to Salzburg z Marsylią i postawiłem na to, że Marsylia wygra lub zremisuje w tym meczu, kurs 1,76. I ostatnie spotkanie to mecz Realu Madryt z Bayernem Monachium, oczywiście kurs 1,84. No jak widzicie, to mamy inny trochę typ, że tak powiem, o, jeśli chodzi o rodzaj tego zakładu. Mamy liczbę goli poniżej 3,5, czyli w tym spotkaniu mogą paść tylko 3 bramki. Jeśli padną 4 bramki, to już ten mecz nie zostanie zaliczony jako wytypowany poprawnie. Za 50 zł do wygrania 717 zł, tak to wygląda na tym kuponie. No i zobaczymy, dajcie znać, co o nim sądzicie, czy te spotkania wejdą, czy niestety nie. No i dla wszystkich pełnoletnich widzów mojego kanału też mam konkurs. Wystarczy pod spodem w komentarzu napisać, jaki będzie wynik meczu rewanżowego Atletico Madryt Arsenal. Ten, który oczywiście wytypuje poprawnie, to otrzyma nagrodę od Fortuny. Aha, no i oprócz tego, że napiszecie swój właśnie wynik, to dopisujecie nick, jaki macie na stronie efortuna.pl. Wtedy dostajecie doładowanie właśnie swojego portfela w kwocie 50 zł. Oczywiście nie wszyscy, ale ci, którzy będą najszybsi i zostaną wybrani. Więc tak to wszystko wygląda. Widzimy się kolejnym razem. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja spadam się kurować, bo jest masakra. Trzymajcie się, na razie i piona.